Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Poczekajcie, tylko się tu poogarniam. Przybywam do Was dzisiaj z testem produktów. Zrobimy sobie makijaż przy od razu wykorzystaniu nowych produktów. Także mam nadzieję, że się spiszą ok. Czekajcie, ja sobie tu poustawiam. Jeżeli chodzi o to, co mam na twarzy, słuchajcie, to mam retinol, ten z The Ordinary. Oczywiście mam wcześniej umytą twarz przy użyciu szczoteczki tej Homedics. Uwielbiam ją po prostu. I co ja jeszcze mam? Słuchajcie, aha, krem pod oczy z Number 7 i chyba to wszystko. Tak, i chyba to wszystko, więc czy ja miałam jakiś krem na twarzy? Słuchajcie, już nie pamiętam, co ja rano dzisiaj zastosowałam. Ale chyba nie mam, chyba mam tylko ten retinol. Także jeszcze przydałoby się jakieś delikatne nawilżenie. Poczekajcie. Dobrze, to położymy sobie jeszcze krem. Będzie, położymy sobie jeszcze kremik, zanim bazę. Jeszcze raz wykorzystamy ten. Ja cały czas go sobie stosuję. Tak jak mi ten zapach w nim trochę przeszkadzał, tak teraz nawet jest spoko. Już się nawet można powiedzieć, że przyzwyczaiło do tego zapachu. Góra mi się teraz świeci. On zresztą chyba był troszeczkę rozświetlający. Glow Moisture Cream, dokładnie. Tak jest. Także dobrze, że są tutaj te nuty owocowe, bo samego tego zielarskiego bym nie zniesła. Okej, to i tak teraz muszę troszeczkę poczekać, aż on mi się wchłonie. Pokażę Wam w międzyczasie, co sobie dzisiaj przetestujemy. I tak się tylko zastanawiam, który byście wolały, żebym przetestowała Wam podkład. Ale jednak chyba będę obstawać przy tym, bo jest to totalnie nowość, a ten drugi, bo chodzi mi o te dwa podkłady. A ten drugi zostawimy sobie na inny raz. Ten myślę, że jest bardziej dostępny dla Was tak pod względem finansowym. Tutaj mamy koszt 30 funtów, ja go po prostu zakupiłam w promocji. Czekajcie, włos. Kiko, jest to Gold Waves. Podkład z SPF 25. Ja mam kolorek 04. Nie wiem, czy to nie był nawet najciemniejszy, słuchajcie, z kolorów. Ten podkład z filtrem SPF 25 zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV, UVB. Promienne wykończenie, efekt drugiej skóry. W przypadku długiej ekspozycji na słońcu użyć odpowiedniego produktu przeciwsłonecznego. Takie informacje, tak wygląda opakowanie. Będę mogła w końcu już wyrzucić, bo już Wam pokazuję. Więc użyjemy sobie ten podkład, jeżeli okaże się za ciemnym, chociaż ja go już miałam i chyba go właśnie troszeczkę miksowałam z tym mikserem. Mikser mam z Obsession Whitening. Taki. Więc to są dwa produkty, jakie polecą na twarz. Przed tym, jak wchłonie mi to za chwilkę, a już powoli wchłania, Revolution Hydrate Baza. Więc to będzie baza. Oczywiście usta przygotujemy sobie przed czymkolwiek przy użyciu moich ulubieńców. Oczywiście paletki użyjemy żadnej nowej, po prostu tej. Niedługo u mnie będzie się szykować kolejna wyprzedaż kosmetyczna, także kolorówkowa, więc jeżeli jesteście zainteresowane, ktoś będzie, to wyczekujcie. Myślę, że coś nagram na Instastory. Jeżeli chodzi o brwi, to wykorzystamy sobie Benefit Gimme Brow. Ja mam w odcieniu 5, więc to będą brwi. Do zwilżenia pędzli użyję PS Primer Water z Primarka. Będzie potrzeba w okolicy pod oczami to Luxury Powder Banana od Revolution, oczywiście. Dalej użyjemy sobie do mini konturu Jingle Bell Ginger Contour Powder. Ten z Biedronki Number 001, bronzer do konturowania twarzy. On jest bardzo delikatny, nim sobie kuku nie zrobimy. Myślę, że jako rozświetlenia to sobie zrobię miksa. Przy użyciu Bell Vanilla Sugar Face and Body Shine Powder. To jest ten produkt. Będziecie mogły zobaczyć, jak on się spisuje. Być może, ale nie wiem, dołożę troszeczkę tych kremowych produktów i to jest takie duo, to ma być niby blush, czyli to są róże, ale dla mnie ten róż okazuje się, można powiedzieć, że lekkim bronzerem, a to jako rozświetlenie. Za chwilkę Wam zademonstruję, jak to wygląda na swatchach.
I sobie porównacie. O, to są takie róże, a one wyglądają na skórze tak. Także, tak jak mówię, dla mnie to będzie taki ciepły bronzer, a to będzie taki mini rozświetlacz. Także pokażę Wam też moją technikę. Oczywiście zgapioną od, albo może zgapioną, zainspirowaną kitulcem Glow Revolution. To jest Prime Set Glow, tym produktem z Revolution. Także ja sobie namoczę mój ulubiony pędzelek, spryskam tym i potem właśnie będę nanosić sobie te tutaj pudrowe szaleństwo. Jeżeli chodzi o rzęsy, to zrobimy sobie test maskary. Jest to Snap Scara, czyli najnowsza maskara. Czekajcie, tak patrzę, czy ją dobrze widzicie. Teraz chyba. Najnowsza maskara od Maybelline. Wyruciaga. Także nowość od Maybelline. No i na usta wybrałam tutaj dwa produkty. Też nowość, jest to NYX Candy Sleek. Mam tutaj dwa odcienie. Jeszcze nie wiem, który dzisiaj poleci. Ten już ostatnio nosiłam, bardzo mi się podoba. Tego jeszcze nie nosiłam, ale on mi przypomina tą Tutti Frutti ze Sleeka, jaką kiedyś używałam dość często. Także nawet gdzieś ją. A, tam mam w pomadkach. No i dobrze, także przejdźmy do rzeczy. Brakuje mi tu, widzę, pędzelka mojego do rozświetlacza. Jest mój ulubiony. Mówię oczywiście pod kątem wielkościowym. Dobra, wezmę sobie jeszcze jeden malutki pędzelek, być może w okolice pod oka, pod oczu. Dobra, pod oczy. Ok, lecimy teraz z peelingiem. Peeling cukrowy od Everlane Cosmetics. Wiecie już, że jest to mój ulubiony, nie muszę się powtarzać. Świetnie on złuszcza naskórek. Przygotowuje troszeczkę też lekko nawilża, można powiedzieć. I fajnie przygotowuje usta przed produktami jakimikolwiek, już nie mówiąc o wysuszających. Aczkolwiek ja matowych produktów używam niewiele, naprawdę. Okidoki. No, myślę, że wystarczy. Nadmiar można zlizać, można zjeść, można wytrzeć po prostu chusteczką, papierem. Okidoki. Uwielbiam ten smak. Słuchajcie, uwielbiam taki smak bubblegum. Także, jak widzicie, ja cały czas go używam i naprawdę to jest produkt, który warto sobie zakupić, bo starcza na bardzo wiele. Więc to. Teraz nakładam do tego Duo Hialuronowy Wypełniacz Ust. Jak się cieszę, że ja mam jeszcze kolejne opakowanie gdzieś od Moniczki. Super, mega się cieszę. Dobra, teraz Hialuronowy Wypełniacz, jeszcze troszeczkę go dołożę. Słuchajcie, dzisiaj u nas było minus 8 stopni wyczuwalne, a minus 5 ogólnie. Także, no, nieciekawie, nieciekawie. Teraz jest słoneczko, więc powinno być na plusie i powinno być ok. No, ale przymroziło. Dobrze, że śniegu nie było. Bo to by była tragedia. Dobra, tak wyglądają usta po aplikacji tych produktów. Także to. Czekajcie, obetrę, bo czuję. Dobrze, teraz przejdźmy może właśnie do. Jeszcze sobie tylko przygotuję rzęsy. Wiecie co? Ja sobie zawsze lubię, bo lubię takie zimno czuć od tej zalotki. Więc od razu sobie zastosuję zalotkę. Przykładam. No. Moje dziecko idzie. Słyszycie? Wszyscy muszą słyszeć, że idzie moje dziecko ze szkoły. Dobra, nakładam bazę. Teraz będzie pukał. Uwaga, czy nie, czy otworzy kluczem. Brał klucz? Mówiłam, że będę. Tak? Hej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zimno, co? Nie. Nie jest zimno, jesteś cały czerwony. Byłem na dworze tylko bluzą. To żebyś nie był chory. Ale było ciepło mi. A widziałaś na balkonie jaki mróz? Taki przymrozek. No. Masz coś do prania? To chwilkę poczekaj. Nagrywasz? Tak, chwilkę poczekaj, nagram tylko test. Hello! Hej!
Ojej, ujek. Chwilkę tylko nagram i polecimy po coś do lodówki. Mogę pograć, jak cię lubię. Pograć nie możesz. Nie. Kara to kara. Nie. Wraca nie. Daj mi skończyć. Zaraz Oliwia wraca. Zaraz kawę jeszcze sobie zrobię. Tu zupę, herbatkę albo jakiś ciepły soczek. I zagrzej się troszkę. No. Także teraz aplikacja bazy. Bazę użyłam tą, co wam pokazałam. Ona jest taka lejąca, nie do końca to taka moja konsystencja, no ale jak robimy test, to robimy test. Jeżeli chodzi o to, że będziecie potrzebować jakąś tańszą po prostu bazę, to muszę wam powiedzieć, że jest spoko. Ja już ją używałam, więc to jest test tutaj dla wasze potrzeby. Ale ogólnie ja już ją ostatnio użyłam i jest naprawdę spoko bazą, ale nie jest jakąś bazą niezastąpioną, także pójdziemy. A co chcesz? Pójdziemy, zakupisz coś. Gumę. Dobrze. Ale taką. Jest Fountain Shop. W czym? Fountain Shop. A, tam. Mhm. No to ci zostawię, jak pójdę do pracy Dominika. I sobie polecisz. Koło Dominika. Okej. Okay. Zrobisz mi kawę? Mhm. Dziękuję. Herbatę? Sobie zrób herbatkę ciepłą. I zaraz polecimy. No, także tak wygląda twarz. Po bazie, po kremie wcześniejszym. Ok, teraz lecimy podkład. Pokażę wam, jak będzie wyglądał ten podkład bez miksera. Jaki to jest odcień? To jest taki odcień, więc tak jak wam mówię, niby 0,4. I w sumie tylko ten odcień był dostępny, jeżeli chodzi o tą promocję. Dlatego go właśnie też przechwyciłam, ponieważ tam stał tester i powiem wam, że wydawało mi się, że nie będzie za ciemnym podkładem, ale tak jak mówię, jeżeli się okaże inaczej, zawsze możemy ociupinkę dodać tego miksera. Wiem, że właśnie powinno się chyba to tak razem miksować, ale ja ostatnio sobie zrobiłam dokładnie coś takiego. Nałożyłam dosłownie ociupinkę takiego mini wybielenia i rozcierałam to po prostu pędzelkiem. Teraz zwilżę sobie mój pędzelek z Real Techniques tą wodą. Ok. No i zaraz aplikuję sobie ten podkład. No i zobaczcie. Taki to jest odcień. Więc same powiedzcie, że nie jest to naprawdę niby czwórka, niby najciemniejszy. To ty? Ty pukałeś? Nie. A ktoś pukał? Czekajcie. Taki wydawało mi się, że ktoś pukał. Przepraszam. Dobra. Wcale nie muszę go nawet miksować. Jak widzicie, jest oczywiście gdzieś tam minimalnie ciemniejszy, ale on się potem też ujednolica. Także bardzo ładnie wygląda na skórze, muszę wam powiedzieć. Naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie. Proszę. Dobrze, kochanie. Muszę pociągnąć troszeczkę po szyi, bo jednak on jest minimalnie ciemniejszy, ale on się fajnie zneutralizuje. Ale jeżeli chodzi ogólnie o podkład... Proszę? Nie, sobie zrób herbatę. Ogólnie jako konsystencja i tak dalej, aplikacja naprawdę, naprawdę super. No i tak jak mówię, co u mnie jest ważne, to jednak w okolicy pod oczami nie wpija się w zmarszczki. No zmarszczki mam, więc one są widoczne, ale jak widzicie, wcale mi ich aż tak nie podkreśla. Więc naprawdę super sprawa. Widoki. Teraz malę sobie w międzyczasie brwi. Do brwi mamy właśnie Gimme Brow. Powiem wam, że kocham po prostu kształt, który robi mi Patrycja, jeżeli chodzi o brwi. I jakbym miała normalnie pewność, że zrobiono by mi tak permanentny, tak jak mi ona robi ten kształt, to po prostu bym się chyba zdecydowała. Serio, tylko że te henny, one tak szybko schodzą, ale efekt u niej bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Odratowała mi tą właśnie brew. Ja sobie ją wcześniej sama podgalałam tym trimmerem takim. No i to był mój błąd, widzicie. A ona mi tak właśnie ładnie tutaj wyprofilowała, że naprawdę, no widać, że teraz ta brew jest. Wcześniej to po prostu tragedia. Tak jak mówiłam, będę robić sobie właśnie zmarszczki. Już praktycznie pisałam do pani, która się tym zajmuje w Edynburgu. Także czekam teraz tylko na odpowiedź i na appointment. I myślę, że do końca stycznia by się nam to udało. Uwaga.
Tak wyglądają brwi. Ja sobie ich mocno nie będę robić. Idzie chyba kawcia, tak? Czy kawcia idzie, czy nie idzie? Herbata. Herbata! Herbata miałem za ciebie, dla mnie kawa. Idzie mój barista. Oho, ho, szaleństwo tutaj się wydarzyło. Patrz, a nic tu się nie wylało. A zrobiłeś herbatę okay. Jednak, czemu? Powiedziałeś, że chcesz herbatę. O, Bawarka, dziękuję. Dziękuję, sobie zrobiłeś? Tak, ja nie. Zrób sobie coś cieplutkiego. Idźmy może do aplikacji sypkiego pudru w okolice pod oczy. Tak, idziesz jakieś później do tego. Nie, grać nie możesz. Nie gumę. Jaką gumę? No kupię ci, jak pójdziemy, poczekaj. Okay. Na razie nie idziemy jeszcze. Ale funta. Dobrze. Kupisz sobie. Tylko żadną taką badziewiastą. Znaczy? No nie z tych takich niedobrych, co ja nie lubię. Nie, to są te golf balls. Nie te twarde? Te golfowe. Znaczy na starcie trzeba je tak. No właśnie, a to są zęby. Ale nie są takie twarde. Okidoki, ja sobie tutaj tą okolicę muszę, tak jak mówię, przypudrować i fajnie mi tutaj jednak służy ta końcówka, ta bardzo taka zwężona końcóweczka tutaj tego Beauty Blendera z Kiko. No i właśnie sobie wcieram tutaj w okolice pod oczy tak zwany baking, powinnam go dać jeszcze więcej i później go sobie strzepać ewentualnie, ale jak widzicie, ta gąbeczka jest tak twarda, że tu wklepanie po prostu to graniczy z cudem. Okidoki. Mamy już zaaplikowany puder. Ładnie mi się tutaj zmatowiło te miejsce i po prostu tyle. Odkładam ten puder, łyczek herbatki. Jeżeli ktoś by pytał, to bluza jest z Shein. Polecam ją bardzo gorąco i serdecznie, świetna bluza. Ona jest troszeczkę crop topowa, ale do basica naprawdę ekstra. Wszystkie linki będziecie miały w filmiku z unboxingiem i z try on haulem z Shein i oczywiście tam też macie kod rabatowy. Dobra, więc tutaj już mamy zaaplikowane. Teraz co nam zostaje? Zróbmy sobie może oczy. Jeżeli oczy, to najpierw zaaplikuję sobie najjaśniejsze. Czekajcie, muszę obejrzeć ten pędzelek. Z paletki oczywiście Lovely. To jest test paletki Lovely. Najjaśniejszy, nadmiar strzepuję, nie używam żadnej bazy pod cienie, jak widzicie. Okej, najjaśniejszy z kolorków. Uwielbiam tą paletkę, słuchajcie, uwielbiam ją. To by wyglądało, mam nadzieję, że widać. Teraz zrobimy sobie tym drugim kolorkiem i używam tego samego pędzelka. Nadmiar strzepuję i jadę po załamaniu powieki. Jak widzicie, bardzo ładny, naturalny kolorek daje ta paletka, ale jest naprawdę fantastyczna. Myślę, że jest ona fajna i dla osób zaczynających przygodę z makijażem i oczywiście też dla osób, które już jakby są obyte. Tak by to wyglądało. No i teraz zaaplikujemy sobie ten pomarańczek, czyli właśnie trzeci z cieni od zewnątrz do środka. Ale tak odrobinkę. Czyli ja sobie po prostu przyciemniam sobie moje oko właśnie tym cieniem. Aplikuję go tak sobie jakby do połowy, a resztę delikatnie rozcieram. Widzicie, tak to wygląda. Teraz zrobię to samo z dołem. Czyli aplikuję ten odcień taki pomarańczowy od tutaj zewnątrz do wewnątrz. Teraz jeszcze dorzucam tego przedostatniego. To jest taki ciemniejszy odcień od wewnątrz. Od zewnątrz do wewnątrz, przepraszam. Czyli taki ciemniejszy. I robię do środeczka. A teraz na sam środek łączę te dwa i od wewnątrz do zewnątrz.
Okidoki, tak by to wyglądało teraz w całości i jeszcze dołożę tego pomarańcza z tym pośrednim cieniem na całą powiekę. No, teraz już jest w pełni pomarańczowo. Tak wygląda ta paletka na oczach, która jest niesilikonowa i jest tak fajnie wyprofilowana. No i za chwilę zobaczycie, jak się spisuje ten tusz na rzęsach. Siedzę trochę niżej niż ten telefon i dlatego to możecie tak mniej wyraźnie widzieć, ale mam nadzieję, że widać. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny tusz. Naprawdę jestem mile zaskoczona. Taki daje efekt ta maskara. Jak możecie zaobserwować, ja bardzo ją polubiłam. Tak by to wyglądało. Ja myślę, że chyba już wystarczy. Nie ma sensu tutaj nic więcej robić. Teraz co nam zostaje, to delikatny kontur przy użyciu tego Jingle Bell. I ja właśnie do tego wykorzystam ten mój pędzelek. I tak jak mówię, bardzo delikatnie. Ja nie potrzebuję, nie wiem jak bardzo. Troszeczkę przybrązawiam. I teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli rozświetlenie tym pędzelkiem. No i zaraz Wam pokażę. Tak wygląda. On się bardzo pyli. To Wam na pewno muszę powiedzieć, że to jest taki plujący się rozświetlacz. Teraz nad Pukpidyna. Zobaczcie, jaki jest mocny. Także naprawdę daje bardzo, bardzo... Ale ładne, ale też jest taki wybielający właśnie. To jedyne, co mi się w nim nie podoba, że on troszeczkę wybiela mimo wszystko. Dobra, ciupinkę oczywiście tutaj nosek, czoło, bla, bla, bla. Tak jak lubimy. Ładnie pachnie, bo pachnie przecudnie. A teraz Wam pokażę to samo, tylko zrobimy to lekko na mokro. Ok, pozwólcie, że sobie tylko zwilżę tym właśnie pędzelek. Obetrę sobie skówkę. No i teraz ten efekt mokry na pędzelku zaaplikuję na twarz. O. Dobra. I jeszcze tu. Czyż to nie jest piękne rozświetlenie? Słuchajcie, ja bym tak mogła się w tym tarzać i tarzać, ale też nie chcę przesadzić. Wiecie, o co chodzi. Zwłaszcza jeszcze z moją tendencją ze zmarszczkami. Wiecie, o co chodzi. Także myślę, że to wystarczy. I jedyne, co nam zostaje, to jeszcze tylko usta. No i właśnie się zastanawiam, czy położymy sobie ten szalony róż, czy położymy sobie ten, ale chyba jednak mówi do mnie coś ten kolor. To jest taki bardzo różowy, ale trochę nadziakowy. Konsystencja jest taka bardzo nieoczywista, bo jest taka jakby kremowa, jakby wodnista, nie wiem, taka dziwna. Troszeczkę jakby galaretkowata. Nie wiem, jak mam to Wam opisać. Dziwna. Tak by to wyglądało i ja tu mam, to jest Glowy Lip Color Candy Slick w odcieniu Watermelon Taffy. Jeszcze Wam zrobię swatche tego produktu na dłoni. To jest właśnie taki piękny, niby róż, niby nudziak. Sama nie wiem, jak mam go określić. A drugi też przepiękny, użyjemy go następnym może razem, taki różowo-fioletowy, taki trochę zimniejszy odcień, tak one wyglądają.
Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jest on taki codzienny do pracy. Ja właśnie taki makijaż stosuję sobie do pracy. Dajcie znać, jak Wam się podoba, co Wam się tutaj podoba z tych nowych produktów. Czy coś macie, czy coś używacie, czy coś Was zaciekawiło i jak to wygląda z Waszej tam perspektywy. Czy Wam się podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o moją opinię, nie jest to baza nie do zastąpienia, ale po prostu nawilżająca, spoko, tylko dla mnie za bardzo leista baza. Zdecydowanie od niej wolałam tą, jak ona się nazywała? Ingrid? Tą ostatnią taką silikonową, co używałam, no to zdecydowanie ją wolałam, ale to też jest spoko baza, więc to świetna opcja do zwilżenia, szukam nakrętki, świetna opcja do zwilżenia pędzelków, szczoteczek i tak dalej. To jest moje po prostu niezawodne duo, takie pielęgnacyjne, przygotowujące usta pod cokolwiek, także ja to używam zawsze. Bardzo ciekawy tusz, bardzo fajny efekt, bardzo naturalny. Jeszcze zobaczymy, czy można dokładać produkt, czy zasycha. Odrobinkę można, ale myślę, że to nie jest jakieś takie mega z możliwością dokładania. Jednak gdzieś tam czuć tą suchość na rzęsach. Także raczej z dokładaniem może niekoniecznie, ale naprawdę daje fajny efekt. Wydaje mi się, że ładnie wygląda mascara Maybelline. Jeżeli chodzi o mikser, to Wam go polecam. Bardzo fajny mikser. Sprawdzi się do chyba, myślę, że większości podkładów. No i Kiko Gold Wax. Moje zaskoczenie, moja nowość. Jestem w szoku, bo to nie był drogi produkt. On kosztował chyba z 4 funty. Naprawdę super sprawa. Jeszcze SPF 25. Ekstra. Bardzo ładnie się wtapia ze skórą, bardzo ładnie naturalnie wygląda, nie podkreśla mi ani jej skórek, ani się nie wpija w zmarszczki, w linie mimiczne. Tutaj właśnie będę chciała sobie tak ponaciągać, od razu widzę, słuchajcie, różnicę. No, jak to wiele tutaj zmienia, tu lekko tylko wypełnić, naciągnąć i będzie FIFA, Rafa, UEFA. No, także jeżeli chodzi o produkt do ust, bardzo mi się podoba. Oczywiście u mnie się wszystkie zjadają, więc dla mnie to nie będę Wam mówić, że przetrwało 5, 6, 8 godzin, bo na to nie liczę nawet. Produkt do brwi już Wam polecam, odkąd chyba mam kanał, także ten Gimme Brow The Best. Lovely Peach Desire. Kocham tą paletkę, po prostu kocham tą paletkę i jak na razie jest to mój ulubieniec totalny. To nie jest produkt do niezastąpienia również, także to i baza są, bo są, użyłam, ale myślę, że będę je po prostu na zasadzie wykańczania, aniżeli takiego zżycia się z tymi produktami. Więc to są takie dwa produkty, których niekoniecznie trzeba. To jest świetny produkt, to jest super produkt i od razu Wam powiem, że on jest świetny też na lato, na obojczyki, no, na kości obojczykowe, także ekstra, oraz na ramiona, na nogi, myślę, że sprawdzi się fantastycznie. I co? I to wszystko. No i polecam Wam też ten pędzelek. Bardzo fajny, delikatny w okolice pod oczy. Super, po prostu jest super pędzelkiem. Także to. No i gąbeczka. Przez to, że jest szpiczasta, świetnie można tutaj wejść w kącik oka. Myślę, że nawet z korektorem. Natomiast dla mnie jest za twarda. Zdecydowanie za twarda. No i to na tyle. Dajcie znać, co Wy myślicie, jak Wam się ten makijaż podoba. Nie zaskakująco on jest, żaden jakiś nadzwyczajny, zwykły, prosty, ale dajcie znać, jak Wam się podobały te produkty, co sądzicie, czy macie, czy nie macie, czy planujecie kupić i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, to był test kilku nowości. Buziaki, pa jo!